Kiedy 9 lat temu przyjechałam do Londynu, spędzając tutaj swoje dokładnie 30 urodziny, nigdy nie pomyślałabym, że to miasto stanie się miejscem mojego zamieszkania, chociaż było to oczywiście moje spełnione marzenie. Dzisiaj mieszkam w tym mieście i sama cały czas je odkrywam. Chciałabym, żebyśmy teraz poodkrywali je wspólnie. Dlatego od tej pory będę również dodawała odcinki, w których pokażę Wam Londyn. Ten z pocztówek i ten z bocznych uliczek. Ten jasny, tętniący życiem, ale także ten mroczny. Dzisiaj zaczynamy od dzielnicy Southwark, czyli udajemy się na drugą stronę Tamizy. Początkowo Southwark, czyli dzielnica Londynu, do której dziś się udajemy, w ogóle nie wchodziła w skład Londynu. City of London było po drugiej stronie Tamizy, a Southwark to były najpierw bagna, a później dzielnica prawdziwej rozpusty. Pełna domów gry, tawern, burdeli, ale przy okazji również kieszonkowców i drobnych rzezimieszków. Dzisiaj to już nie jest ta sama dzielnica, ale ślady tamtego Southwark pozostały. Takie właśnie było kiedyś Southwark. Dzielnica rozpusty, dzielnica rozrywki, pełna wszystkiego, czego w City of London nie było wolno. Ale też dzielnica niebezpieczna, mroczna, a często nawet dzielnica, w której można było spokojnie stracić życie. Lokalizacja, którą Wam za chwilę pokażę, to miejsce, w którym na pewno nikt nigdy nie chciał się zatrzymać. Mowa oczywiście o The Clink, o więzieniu, które istniało tutaj w latach 1144-1780. Do XVII wieku było to więzienie głównie dla heretyków, aczkolwiek umieszczano tutaj różnych przestępców, dłużników, którzy albo musieli odpracować swój dług, albo też zdobyć pieniądze, by go spłacić. Choć było to znane więzienie, wcale nie było aż tak straszne, głównie dlatego, że strażnicy tutaj byli wyjątkowo marnie opłacani, a więc można było ich łatwo przekupić. Na przykład otrzymać lepsze posłanie, jedzenie, a nawet możliwość wyjścia na zewnątrz, by żebrać lub pracować. Burdelmamy mogły w dalszym ciągu kontynuować swój nielegalny proceder, oczywiście dzieląc się swoimi zyskami ze strażnikami. Za jedzenie trzeba było zapłacić dwukrotność ceny, jaką płacono na wolności, ale w zasadzie poza tym wyglądało tutaj tak, jak w normalnym życiu. Z czasem przestało się to więzienie nadawać do zamieszkania, a jego remont i koszty utrzymania były zbyt wysokie i tak po spaleniu w 1780 roku nie zdecydowano się więzienie odbudować. Obecnie jest tu muzeum. Teren, po którym się teraz poruszamy, to w średniowieczu było tak zwane Liberty of the Clink, własność biskupów Winchesteru, czyli biskupów, którzy pochodzili z dawnej stolicy Anglii, jeszcze zanim stał się nią Londyn. Oni mieli tutaj nie tylko swoją posiadłość, ale swoje interesy i to bardzo bogate. Zobaczmy, jak mieszkali biskupi Winchesteru. Biskupi Winchesteru w czasach średniowiecza byli niezwykle potężnymi, bogatymi i liczącymi się duchownymi w hierarchii kościoła Anglii. Pałac został zbudowany w XIII wieku, a to, co dzisiaj możemy podziwiać, to część głównej sali i wystarczy spojrzeć, by wyobrazić sobie, jak piękny i okazały był to niegdyś budynek. Biskupi Winchesteru, czyli stolicy Anglii przed Londynem, byli właścicielami terenu Southwark, czyli obszaru na południe od prawdziwego Londynu, bowiem w czasach, gdy ten pałac przeżywał swą świetność, te tereny nie należały do Londynu, mieszcząc w sobie wszystko, czego w City of London nie wolno było robić. Hazard, prostytucja, pijaństwo, a wraz z tym wszystkie inne mroczne sprawki. Sami biskupi żyli tutaj iście królewskim życiem, mając do dyspozycji piwnice z winami, browar, rzeźnie, kort tenisowy, miejsce do gry w kręgle, a nawet więzienie w podziemiach. Tutaj bawili się, odpoczywali i przyjmowali najbardziej znamienitych gości. Kres świetności pałacu to najpierw wiek XVII, gdy przerobiono go m.in. na przestrzeń magazynową, a potem dzieła dokończył pożar w 1814 roku. Miejsce, do którego się teraz udajemy, to jedno z najmroczniejszych miejsc w Londynie, w jakim miałam okazję być. Miejsce,
którym przebywając zawsze mam dreszcze. I miejsce, które jest niezwykle mroczną, ale jednak dalszą historią pałacu biskupów w Winchesterze. Wiemy, jak ci biskupi mieszkali, w jakim luksusie. Dowiedzmy się, skąd brali na to pieniądze i przede wszystkim w jaki sposób traktowali tych, którzy przynosili im największe zyski. Wspomniałam o tym, iż biskupi Winchesteru dysponowali niesamowitym majątkiem za sprawą posiadania tychże ziem, czyli sawek. Ale dokładnie na czym tutaj zarabiali biskupi, skoro była to dzielnica rozrywki, dzielnica czerwonych latarni, ulubiona przez pijaczków, złodziejaszków, hazardzistów i kobiety lekkich obyczajów oraz każdego, kto szukał tego typu towarzystwa? Otóż każda tawerna, dom gier czy burdel nie mógłby funkcjonować bez licencji tychże biskupów, którzy czerpali z tego niebotyczne zyski. I tutaj właśnie, na Crossbone Cemetery, chowane były tak zwane gęsi winchesterskie, czyli po prostu kobiety lekkich obyczajów, których religia nie pozwalała za karę za ich grzeszne życie pogrzebać w poświęconej ziemi, mimo że za życia zarabiały ogromne pieniądze dla biskupów Winchesteru. Ogółem tysiące ludzi, wyrzutków społeczeństwa, znalazło tutaj miejsce swego spoczynku, zanim cmentarz zamknięto w 1853 roku. Katedra Southwark to bardzo młoda katedra, ponieważ katedrą został ten budynek w 1905 roku. Ale to wcale nie oznacza, że kościół jest tak samo młody. Ponieważ pierwsza świątynia, taka czy inna, w czasach saksońskich stanęła tutaj już w VII wieku. Później był tutaj klasztor, przy którym mnisi prowadzili szpital. I co ważne, był to pierwszy budynek, który widziano jadąc w stronę City of London. Pierwszy kościół, do którego podróżni często zajeżdżali. A być tu pochowanym było wielkim zaszczytem. Dziś katedra, poza tym, że jest oczywiście przepiękna w środku, mieści w sobie kilka upamiętnień ważnych osób z historii. I to nie tylko historii Anglii. Mamy tutaj kaplicę i pomnik Johna Harvarda, który w tym kościele został ochrzczony, który jest doskonałym przykładem na karierę od zera do bohatera. John był bowiem jednym z aż 9 dzieci rzeźnika, a poprzez swój talent i ciężką pracę stał się założycielem jednego z najsłynniejszych koledżów na świecie, Harvard College w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też pochowany został niejaki Edmund Shakespeare, czyli młodszy brat Williama Shakespeare'a. Edmundowi nie poszczęściło się w życiu tak jak jego bratu, którego ślady próbował iść, zostając także aktorem. Zmarł w wieku zaledwie 27 lat, gdy zarówno jego kariera, jak i życie były jeszcze przed nim. Jego pogrzeb opłacił jego znany brat. Katedra, tak jak bardzo wiele miejsc w Londynie, ma bardzo restrykcyjne zasady dotyczące filmowania. Dlatego wnętrze upamiętniłam na zdjęciach. Teraz pozwólcie, że udam się na przerwę w miejsce wyjątkowe, na wspaniały targ z jedzeniem, Borough Market. Miejsce, gdzie pachnie tak pięknie, że aż żałuję, że nie mogę Wam przekazać zapachu przez kamerę. Przed Wami Borough Market. Jedno z najstarszych i największych miejsc tego typu w mieście, które według niektórych przekazów datuje się na czasy saksońskie. A to oznaczałoby, że ten targ w takiej czy innej postaci znajdował się tutaj już nawet 1000 lat temu. Można tutaj kupić niemal wszystko, co potrzebne, by wybrać się w kulinarną podróż dookoła świata. Od kawy, wina, poprzez wędliny, homary czy przyprawy z najdalszych części świata. Ja to miejsce uwielbiam.